Z pomocą mi się udało wyjąć tą skrzynię w około 5 godzin. Kilka rzeczy przeszkadzało, mieliśmy problem z kilkoma śrubkami. Trzeba było zdjąć kolektor wydechowy też. Chłodnicę, płyn spuścić, co jeszcze? No, w ogóle to tyle. I tak, i to było 2 dni temu. Teraz już skrzynia jest na stole wyjęta. Silnik jest jeszcze do wyczyszczenia, jest do naprawy elektrozawór w autekach, z którego lekko się sączy olej. Jak to wpadnie? No tak, może to pokażę, jak to wygląda. Tutaj był kolektor wyjęty, jest tu była chłodnica, jest wyjęta. Tutaj tak wygląda sprzęgło stare, sprzęgło ze starym kolorem, troszkę seryjne, więc zaraz kupiłem seryjny, nie był przerabiany, bo było to wszystko widać. Tak to wygląda. Tu właśnie się sączy trochę z fotek, nie wiem, czy to widać. Tutaj jest poduszka. Tu można wyjąć kolektor polotowy tutaj. Podoba Simota, tutaj. Tak, tu właśnie fajnie sobie zawsze wcisnąć coś, żeby nie naleciało do silnika, ani do... No po prostu do silnika, tak? Teraz nie wstanę skrzyni. Takie światło jest trochę żarówkowe. To się zmieni. Skrzynia jest tak wygląda. Tutaj wszystko jest bardzo brudne, trzeba to wszystko wyczyścić. Będę się teraz nie zajmował. To wszystko prawdopodobnie będę musiał wymienić. I jak to wyczyszczę... I tu z zewnątrz wyczyszczę tą skrzynię tak wstępnie, to potem pokażę, co dalej będę robił. Tak, i tu jeszcze pokażę, tutaj wyjęliśmy też oczywiście, żeby wyjąć skrzynię biegów, trzeba mieć płosie, które wchodzą do skrzyni i one leżą tutaj na tym legale, tak są włożone. Tutaj zaraz to też za bezpieczę. A tu jest to jest mechanizm różnicowy, który kupiłem od Integra DC5. Jest w bardzo dobrej kondycji i potem to pokażę spektycznie jak nowy. Jak rozbierzemy go i pokażemy, co jest wewnątrz. I potem będę też pokazał, jak to działa wszystko, jak już złożymy. Halo, halo. Centralo, tutaj już ustawiłem kamerkę i pokazywał, jak to będę czyścił. To jest taka łapa, nie wiem, czy to widać, czy to się rusza. I ją teraz muszę zdjąć, żeby tutaj to nie przeszkadzało mi w pracy. Proszę. Tak widać, jest bardzo, bardzo, bardzo brudne wszystko. Bardzo dawno temu nikt tego nie czyścił. Jak to wygląda? No i tutaj mam taki jakiś badziew. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działać. Nie mam czasu nic lepszego zamawiać. Bo powinien przyjechać za około tydzień. Dlatego będę przyjechał do sklepu i kupiłem najprostszy specyfik, który jest dostępny. Chyba ludzie całkiem nieźle. Po tym, co teraz widzę, spuszcza olej silnikowy i brud na skrzyni. Bardzo brudne. Wszystko jest oczywiście olej. Kawałki sprzęgła i takie tam. No bo tutaj są bardzo duże tarcia. Jest też duża temperatura.
To wszystko jest brudne. A dlaczego to trzeba wytrzeć? Dlatego, bo jak się założy nowe sprzęgło, to trzeba zadbać, aby ono działało jak najdłużej. Dlatego to wszystko powinno być czyściutkie. Żeby nic nie wpadło na tarczę, tym bardziej takie stare jakieś olej i brudy. Czyli spróbuję jednego specyfiku, tutaj mam taki break cleaner. To jest chyba lepszy nawet. Nie wiem, co tu widać, ale to było całe czarne, teraz jest takie w kolorze metaliczno-brudnym. Aby się to tak wyczyścić, zajmie mi to około pół godziny. Może przemyślę zakup reszera, wtedy to wyczyszczę jeszcze bardziej. Na razie ręcznie jest to trudno wyczyścić bardziej, bo są duże zakamarki. Zajmę to czyścił z zewnątrz, bo tak potem rozbiorę skrzynię. Aby żadne brudy nie dostały się do środka. Widać. Teraz na chwilę przerwa od czyszczenia. Skrzyni do góry. Ile można to robić, bo to jest nudne. I zajmę się rozkręceniem tego otóż zaworu lub elektrozaworu fałdek. To jest jedna chyba z najprostszych rzeczy, jaką można naprawiać. Nie wiem, czy mi się uda. Tak, otóż wygląda zawór fałteka. Powiem, że to 8 lat temu, jak się zabiorę się na mechanice, to była moja pierwsza naprawa, jaką zrobiłem tylko i wyłącznie po to, żeby przydać samochód, bo dość często te uszczelki się wyrabiają i z nich cieknie olej. I to była pierwsza, moja najbardziej skomplikowana naprawa, jaką robiłem. Śmiesznie, jeśli to wspominam. Ja wtedy mało lat. Wyjmę to. Pewnie jakiś biedak to wkleił. No jak? Przecież jakby ta uszczelka była od nowości. Jest tak twarda, że masakra.